odbił. Na zamkę składało przedszkole samorządowe nr 2, Sportowa Artystyczna Akademia Uśmiechu. Wiązankę składało delegacja przedszkola samorządowego nr 5. Przedszkole niepubliczne Kraśniowa Krainy w Tomaszowie Lubelskim. Przedszkole niepubliczne Król Maciuś I w Tomaszowie Lubelskim. Wiązankę składa delegacja klubu Malucha, Gucio i Maja. Składa delegacja Związków Kombatanckich Tomaszowa Lubelskiego. Wieniec składa poseł na Sejm Rzeczypospolitej Tomasz Zieliński. Wieniec składa delegacja miasta Tomaszów Lubelski, burmistrz miasta, przewodniczący Rady Miasta, duchowieństwo oraz delegacja z miasta zaprzyjaźnionego Wasilków. Wieniec składają radni Prawa i Sprawiedliwości powiatu oraz miasta Tomaszów oraz radny miasta zaprzyjaźnionego Wasilków. Wieniec od Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wieniec składa NSZZ Solidarność, Oddział Tomaszów Lubelski. Wieniec składa Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie. Wieniec od Akcji Wyborczej Ziemi Tomaszowskiej. Wieniec od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim.
Wieniec od PGKiM w Tomaszowie Lubelskim. Wieniec składają studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lubelskim. Wieniec od Zarządu Powiatu, Rady Powiatu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Tomaszowskiego. Wieniec składają komendanci powiatowi, Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji. Wieniec składa delegacja Nadleśnictwa Tomaszów. Wieniec składa delegacja Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Tomaszowie Lubelskim. Kwiaty składa delegacja Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim. Wieniec składa delegacja Placówek Straży Granicznej w Chłopiatynie i w Herbennem. Wieniec składa delegacja 253. Kompanii Lekkiej Piechoty. Wieniec składa delegacja Krajowej Administracji Skarbowej. Wieniec składa delegacja jednostki strzeleckiej 2019 imienia generała Tadeusza Piskora w Tomaszowie Lubelskim. Wieniec składa delegacja Związku Harcerstwa Polskiego Kupiec Tomaszów Lubelski. Wieniec składa delegacja pierwszego liceum ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubelskim. Wieniec składa delegacja szkoły podstawowej nr 3 imienia doktora Janusza Petera. Wieniec składa delegacja Szkoły Podstawowej nr 2 imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim. Wieniec składa delegacja Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim. Wieniec składa niepubliczna szkoła podstawowa Little Oxford w Tomaszowie Lubelskim. Wiązankę składa delegacja Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego imienia dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim. Wieniec składa delegacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tomaszowie Lubelskim. Delegacja Kukiz 15 w imieniu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Sachajko.
Wieniec składa delegacja Platformy Obywatelskiej. Wieniec składa delegacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Tomaszowie Lubelskim. Wieniec składa oddział rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Habrazowi, księdzu proboszczowi Jerzemu Soplowi oraz księdzu proboszczowi Grzegorzowi Świtalskiemu. Składam podziękowania panu posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, panu Tomaszowi Zielińskiemu, który był na dzisiejszych uroczystościach.